Halo, halo. Środa dzisiaj, piękny dzień tygodnia, nowy tydzień. Środek tygodnia nam się rozpoczął, co oznacza, że tak naprawdę za momencik będzie już końcówka tygodnia i będziemy mogły, mam nadzieję, w sobotę, w niedzielę odpocząć. Co wy na to, żeby odpocząć, drogie dziewczęta? Widzę, że jestem słyszalna, więc jest wszystko ok. No i jak zwykle, już Lita wie, jak zwykle proszę Was o przywitanie się na czacie, w komentarzach. Inaczej, bo ja tutaj widzę, wiecie, mam z boku czat ustawiony, więc ja widzę czat, a Wy macie komentarze. Więc przywitajcie się w komentarzach, żebym wiedziała, kto już jest to rano. Co się dzieje z moim językiem? Dziewczyny, ja nie wiem, czy Wy też tak macie. Ja po prostu mam jakiś problem dzisiaj językowy. Cały czas mieszam słowa. Kto dał taką buźkę, która jest smutna? Tak mnie to interesuje. Kto dał taką buźkę. Julita siada w taki piąteczek. Powiedzmy, że tak, już bliżej do końca tygodnia niż do początku. Witaj, Marku, serdecznie. Miło cię zobaczyć. Marek, ja miałam dzisiaj ochotę do ciebie zadzwonić. Po prostu miałam ochotę i nie zrobiłam tego. Zadzwoniłam sobie do mojej mamy i obciążyłam strasznie moimi bolączkami. Witaj, Agnieszko, również. I mam do was takie pytanie. Cześć, Kasiu, witajcie, kochane. Cześć, Kasia mówi do nas wszystkich. Fantastycznie. Nie wiem, jak to u Was, jak ten dzień się u Was zaczął, ale ja miałam dzisiaj po prostu dzień nie najciekawszy poranek, trudny emocjonalnie. I tak czuję, że zmęczenie mnie dopada i dopada mnie też pewnie już jakaś, nie wiem, taka beznadzieja troszeczkę, trudno to nazwać. Teraz witaj. Marek, dajesz. Marek, daję właśnie bardzo dużo. Witaj, Magdalena. Z Magdaleną wczoraj rozmawiałam chyba w 10:30 w nocy jeszcze przez chwilę, więc takie miłe. Dzień dobry, Lilianna również. No właśnie, więc jak tam z waszymi nastrojami? Bo ja dzisiaj po raz pierwszy w tej dobie naszej izolacji miałam taką sytuację, że faktycznie miałam duże zniechęcenie, duży taki ładunek trudnych emocji. No i do mojej mamy zadzwoniłam zamiast do Marka, który tutaj powinien być po prostu moim słuchaczem moich różnych rozterek. Do mojej mamy i popłakałam się w słuchawkę. I naprawdę nie wiem, czy jeszcze to widać na makijażu, starałam się go poprawić, ale poryczałam się mojej mamie. To wiecie, 40-latka dzwoni do własnej mamusi. Po prostu teraz mnie ta sytuacja bawi, ale naprawdę odreagowałam. Moja mama umie na szczęście mnie fantastycznie wyciszać, gdzieś te emocje kanalizować inaczej i w związku z tym po prostu zrobiło mi się lepiej i dzisiaj już teraz, przynajmniej o tej porze, mogę do Was wejść na innej zupełnie energii. Ten płacz już ze mnie zszedł, te emocje ze mnie zeszły. I chyba tak naprawdę w tych emocjach było najtrudniejsze to, że poczułam taką dzisiaj wewnętrzną, bardzo dużą samotność i to, że w przyszłym tygodniu nie będę mogła do rodziny jechać na święta, że zostaję w Sopocie, że nie pojadę. No bo jednak nie będę mogła, też nie chcę innych narażać, więc dlatego ten poranek dzisiaj dla mnie był taki trudny. Napiszcie, jak tam jest u Was. Czy Wy też macie takie zjazdy emocjonalne? No mi się to po raz pierwszy przydarzyło, a już 2,5 tygodnia jesteśmy w sytuacji izolacji, więc uważam, że i tak dałam duży wycisk sama sobie, więc tak czasami bywa. Jest i Eliza. I za dzisiaj właśnie temat dla Ciebie, bo to Ty ten temat wywołałaś w wiadomości do mnie, więc mam nadzieję, że ten temat Ci się przyda. Arianka, witam Pani Justynko, witaj Arianka i witamy również Ciebie wszyscy. Tereska napisała, ja też miałam taki moment słabości nad sobą. Cieszę się, że nie jestem sama w tym wszystkim. Właśnie teraz Arianka powitała jeszcze wszystkich. Kasia, dzień dobry również. Arianka z zachodniopomorskiego kanału z Świdwina. No właśnie, to jest tradycyjnie. Przedstawcie się, skąd jesteście. Już prawie, że wszystkich Was pamiętam. Liliana napisała, że przytuła wirtualnie. Dzięki, Lilianna. To bardzo miłe. Wiecie, można być silnym i można być też trochę bezsilnym. I to jest całkiem naturalne. To jest po prostu taka sinusoida i żeby czuć się szczęśliwym, trzeba też mieć umiejętność czucia się nieszczęśliwym. Po prostu. Trzeba te dwa stany znać, bo inaczej no, stan szczęścia nie może być permanentny, nie może cały czas trwać, bo inaczej, no to wiecie, psychiatryk raczej niezdrowy człowiek, więc możemy szczęście budować, możemy szczęście wybierać. Ale nawet osoby, które tak jak Beata Kasowicz, z którą pracuję, która mówi, że szczęściarą z wyboru, on też ma momenty, które są słabsze, natomiast to znaczy, że my wybieramy to szczęście, to znaczy, że jednak mamy różne stany emocjonalnie. A przy okazji, drodzy moi,
Kto dzisiaj był o 6:15 na lawie prannym z Beatą? Napiszcie mi, Beata, w komentarzu będę wiedziała, kto dzisiaj się obudził o 6:15, bo ja dopiero kładłam się spać w pół do czwartej, więc nie było szans, żebym wstała na pół do, na 6:15 z nią. Witaj, Kasia. Eliza, po to są mamy, by dawać nam siłę? Pewnie tak, Eliza, natomiast no ja też mojej mamy nie chcę obarczać wszystkimi rzeczami, jestem dorosłą osobą i nie o to chodzi, żebym ją obarczała, aczkolwiek dzisiaj potrzebowałam po prostu chyba takiego matczynego spojrzenia na mnie i na to, żeby jakoś inaczej mnie ogarnęła. No i to się udało. Moja mama zawsze jest duże wsparcie mi daje, bardzo mocno we mnie wierzy. Ja nie wiem, czy jest druga osoba, która tak mocno we mnie wierzy, łącznie ze mnie samą, naprawdę. Ja częściej jakoś zaprzeczam swoim umiejętnościom, talentom sama w swoim mentalu, niż robi to moja mama. Moja mama jest tak przekonana o tym, jak jestem zdolna, o moich kompetencjach, umiejętnościach, że po prostu zawsze ta wiara jest w niej niesamowita po prostu. Julita napisała, ja też się jakoś wycofałam, ale nie wiem skąd. Dziś wychodzi z mnie jakaś energia. Julita, fantastycznie, dobrze, że tą energię masz. Mamy, mamy, pewnie zdarzają się, ale trzymajmy się mocno razem, Julita napisała. Witaj, Ewuniu. Ewunia pisze, hej, jak ja cię rozumiem. Serduszka też przesyłam. Te serduszka, mam nadzieję, dla nas wszystkich nawzajem, bo ja powiedziałam, jak zaczynałam tą serię live'ów, że chcę z wami dzielić się prawdą dnia dzisiejszego, która jest. Więc nie wchodzę w ten live ze sztuczną energią, bo ona jest na ten moment tylko, tylko po prostu no, też uspokajam się i informuję was o tym, co się też we mnie, ze mną dzieje, jaka jest sytuacja. Tym bardziej, że chciałabym naprawdę, żebyśmy poczuły się tak właśnie przyjacielsko na tych spotkaniach. Oczywiście dajemy merytorykę, za każdym razem, kiedy spotkania się odbywają, macie też ilość rzeczy merytorycznych, które możecie przeanalizować, zastanowić się, wdrożyć bądź nie wdrożyć. Natomiast też tak chciałabym, żebyśmy po prostu potraktowały się jak dobre znajome, dobre koleżanki i żebyśmy mogły sobie tą energię różną dawać. Marek, oczywiście, spokoju. Kocham cię, Marku, uwielbiam po prostu takie, wiesz, wyznania publiczne, ale my chyba rozumiemy, o co chodzi. Julita, siedzę i szukam rozwiązań, choć jeszcze nie wzięłam się za działaniem. Julita, fantastycznie. O, proszę bardzo, Eliza jest z Brukseli. To nawet nie powiedziałaś mi wcześniej, że jesteś z Brukseli, albo ja gdzieś zgubiłam. Beata jest Rabka Zdrój, fantastycznie. Eliza do Marka. Marek, dobrze, nie z piwnicy, nie z piwnicy. Jeszcze nie. Ja nawet nie mam piwnicy w tym apartamencie. No, na serio, mam miejsce garażowe, nie mam piwnicy, więc takie ciekawe jest rzecz. Nie pomyślałam w ogóle, jak tego miejsca szukałam w ubiegłym roku, to nie pomyślałam, żeby mieć piwnicę. Autentycznie, jakoś tak nie wiem. Beata wita również wszystkich. Agnieszka, u mnie dziadkowie moich dziewczynek dzwonią codziennie z Polski, rozmawiają z wnuczkami i są zasmuceni, że nie spędzimy razem tych świąt. No właśnie, mi chyba też te święta jakoś tak dały znać, że poczułam się słabiej. Ja wczoraj miałam kryzys, aż popłakałam. Marek pisze Beata, to znaczy Marek był 6:15 z Beatą. Kto jeszcze był z Beatą? Dajcie znać w komentarzu, napiszcie słowo Beata, będę wiedziała, że dzisiaj zaczynaliście dzień z Beatą 6:15. Beata mówiła mi, jak się z nią dzisiaj kontaktowałam, że ponad 60 osób było na live, więc po prostu mega 6:15, Matko Święta, mega zainteresowaniem. Fantastyczna rzecz. Kasia, hej, ja byłam, a potem do lasu pomedytować. Kasiu, fantastycznie. Julita, mistrz. I podziwiam. Coś pięknego. Gabrysia z Aten, witajcie wszyscy. Ja trudno reaguję na to wszystko, bo chciałabym być i tutaj, i w Polsce, i w Toruniu. Ja właśnie porozmawiam z mamą i synem. No właśnie. Ja jeszcze nie mam, właśnie nie wiem, czy będę miała, bo to trochę, wiecie, po 40 trochę trudno mówić, że może będę miała, ale nie mam dzieci, więc nie mam tej akurat tej tęsknoty za dzieckiem, które jest daleko. Ale jako dziecko sama odczuwam tęsknotę za moją mamą. Mamy naprawdę świetny kontakt i dlatego dzisiaj tak jakoś nam wyszło. Znaczy mi wyszło, że ja też jej się akurat wypłakiwałam wirtualnie w ramię. Magdalena, ja szłam spać o 1:00, ja wstałam 5:20, ale zdążyłam naprawdę spotkanie z Beatą. Coś pięknego, Magda, że się udało tobie być. Można słuchać, bo to oczywiście live, który zostaje. Mirka, witam nas wszystkich. Kasia, dziękuję. Iza, hej. Witaj, Iza. Julita, za to cię uwielbiam, bo jesteś autentyczna. Naprawdę chciałabym, żebyśmy tak się wszyscy czuli, właśnie w taki sposób spójny, autentyczny, nie jakoś wycudowywali teraz, że kurczę, wielka osoba, wielka gwiazda jest przed wami, prawie jak telewizor mówi do was i tylko słuchajcie i pokłony bijcie. No sorry, nie o to mi chodzi. Chcę pokazać też człowieka, jestem człowiekiem przeżywającym różne emocje. Dzisiaj ten dzień był trochę trudniejszy,
Na szczęście, tak jak mówię, już jestem po tym takim emocjonalnym dołku, w związku z tym do Was już mogę z uśmiechem z powrotem przyjść i chciałabym, żeby to było też w zgodzie ze mną, że oczywiście wartość jak najbardziej, którą Wam dostarczam, ale żebyśmy to też robili w zgodzie z samymi sobą. Więc myślę, że to jest takie ważne, z dystansem do siebie, naprawdę z dystansem do siebie. Beata, witaj serdecznie. Mam nadzieję, że Beata, live'a Twojego w końcu zobaczę, bo masz już chyba kilka inspiracji, więc czas najwyższy z live'a się brać. I zaproś mnie koniecznie. Kasia, dziękuję. Julicie, Edytka, pozdrawiam nas oczywiście z Lublina. Jejku, wiecie, że dzisiaj jest 1 kwietnia, prima aprilis? I Edyta z Adamem zrobili po prostu taki numer rano, że to pojęcie przechodzi. Przeskroluję Facebooka i patrzę, że oni zawieszają swoje facebookowe wsparcie. Wow. Oczywiście poszła tam fala różnych uśmiechów. I oczywiście mam nadzieję, że to jest w dalszym ciągu prima aprilis, że nie zlikwidujecie facebookowego wsparcia, tylko faktycznie ta grupa będzie funkcjonowała, bo radzicie sobie fantastycznie po prostu. A kto dzisiaj w ogóle psikusa z Was zrobił? No prima aprilis. Jakieś zobowiązanie do tego 1 kwietnia jest, więc dajcie znać, jakie psikusy robiliście dzisiaj na tej jeszcze rozbiegówce. Witaj Magda również. Magda też była z Beatą, Mirka była z Beatą, coś pięknego. Monika, cześć, piękne kobietki, przystojni panowie. No to są przystojni panowie, oczywiście. Pozdrawiam z Dachowej obok mego ukochanego Poznania. Pozdrawiamy ciebie również, Moniko, serdecznie. Magdalena, cudowna pora. Mówisz o tej 6:15. Cudnie. Iza z kolei pisze, że była w pracy o 6:15, ale jutro będzie u Beatki. Edyta też pisze, że u Beaty była. No coś pięknego. Beata Bikowska też jest. Nasz gość z ubiegłego tygodnia, zresztą tutaj jest kilka gości, więc fantastycznie. Kasia napisała, przez dwa pierwsze tygodnie dostałam pędusz, żeby ogarnąć wszystko i zmienić system pracy na online. Spodobała mi się praca samodzielna i dobrze zrobiło mi skupienie się na działaniu i technicznych aspektach. Jednak brakuje mi kontaktu realnego. Kawa online jest super, to jednak nie to samo. Tak, no niestety tak, więc ten kontakt realny gdzieś nam, potrzebujemy po prostu drugiego człowieka. No i ja też potrzebuję, więc ja akurat tak złożyło, że ten kontakt przynajmniej telefoniczny, bo nawet z moją mamą się nie mogę zobaczyć. Moja mama nie ma łącza internetowego ani komórki, która się nazywa smartfonem, żebyśmy mogły się zobaczyć. I to jest dla mnie też trudne, bo jak ostatnio byłam u niej, to próbowałyśmy tą zmianę wprowadzić w jej życie, że ona się zdecydowała, że nauczy się w końcu obsługiwać smartfona, natomiast okazało się, że nie mogłyśmy tego zrobić. Więc teraz trochę jestem na siebie zła, że nie podjęłam innej decyzji i że jednak nie przymusiłam jej sytuacji, nie wykorzystałam wtedy i też jej chęci, żeby jednak tego smartfona miała. Nie wiedziałam, że od tamtej pory nie zobaczymy się już, przynajmniej na razie. Magda pisze, Justynka, nie martw się, jesteśmy w tym razem, pamiętaj. Oczywiście, jak najbardziej. Beata pisze, że była u Beaty z Magdą Kalinowską o 5:15. Coś pięknego. Psikus, Magda zrobiła psikusa, więc fantastycznie, że się Wam udaje. Wita, wow. Monika, psikus był, synkowi zrobiłam. Fantastycznie. To dobrze, jeszcze w tym okresie potraficie się też trochę bawić życiem po prostu. No i Kasia napisała, facebookowe wsparcie jest wspaniałe, musi istnieć. Pewnie, że musi istnieć, więc takie psikusy, wiesz, Edytko i Adamie, jeśli słuchasz gdzieś z boku, to nie są dobre dla naszego poczucia bezpieczeństwa. Zachwiały niektórymi osobami. Ja też taka zdumiona byłam w pierwszym takim odruchu i jeszcze tam się obudziłam, tak rozbudziłam z samego rana. No i później, okej, jest dzisiaj 1 kwietnia przecież. Ale pamiętajcie o jednym rzecz, mimo że dzisiaj 1 kwietnia, to Beata Kapcewicz o godzinie 20 ma webinar, więc gotowe bądźcie na 20. Odwiedzajcie Click Meeting, bądźcie z nami, ja będę od strony takiej technicznej zaplecza, natomiast też będę, być może będę w komentarzach, bo dzisiaj ogłaszamy coś, co będziemy robić na pierwsze urodziny grupy Marka Ty. Więc myślę, że to taki będzie super prezent i że będziecie zachwyceni tym prezentem, ale wszystko dowiecie się dzisiaj o 20. 1 kwietnia akurat tak wypadło, bo robimy webinary markowe zawsze pierwsze 7 miesiąca, no i spiesza się na miesiąca po prostu.
Halo, halo, zniknęłam wam na chwilę. Przepraszam najmocniej, nie wiem, co się wydarzyło, kompletnie. Miałam niestabilne łącze i to łącze po kablu. Niesamowita rzecz, po prostu zaskoczenie duże. Więc mam nadzieję, że już jesteśmy, że te kilkanaście sekund mojego cierpienia, jaka teraz się połączę, jaka was zgromadzę na tym live, po prostu właśnie się skończyło. To chyba ta zła energia przez chwilę przemówiła. Natomiast mam nadzieję, że już jesteśmy i że już możemy rozmawiać ze sobą. Wow, wow. Ach, jejka, po prostu prawie, że się trzęsę, więc nie ma złej energii, już tylko dobra energia, już jest tylko dobre informacje. Tutaj oczywiście też piszecie, że ostatnie 2 dni z objawami przeziębienia. Beata pisze, spadek nastroju, a po sesji coachingowej biorę byka za rogi, więc będzie live, fantastycznie. Już nie czytam tego, że zniknęłam, bo już się pojawiłam, już jestem. Arianka też pisze, że facebookowe wsparcie jest przecudne, nie obraża sobie życia bez niego. Widzisz, Edytka, przy okazji robię ci całkowicie i Adasiowi, który wiem, że tutaj pisała i że się uczy. Tak, tutaj niektórzy piszą, Mirka pisze, że chyba psikus zrobiłam, albo to wy zrobiłyście. Marek też pisze, że fajny dowcip, że zniknęłam. To nie był zamierzony dowcip, ale skoro się 1 kwietnia, więc wszystko na 1 kwietnia zwalamy, nie? To nie ja. To nie mi się wydarzyło, to 1 kwietnia zadziałał, po prostu musiał być jakiś psikus, więc ten psikus się oczywiście pojawił. Dobra, moi kochani, rozbiegówki koniec, czyli takiego naszego wstępu, gdzie sobie rozmawiamy troszkę o sobie, o naszych emocjach, o rzeczach, które się u nas dzieją. Mam do was takie pytanie, ponieważ dzisiaj temat jest taki, jak sprzedawać produkty fizyczne w czasach kryzysu. Temat, który dla mnie jest pewnym wyzwaniem, natomiast mam takie do was zapytanie od razu, zanim przejdziemy do konkretów i odpowiem kilka, mam przygotowanych 5 punktów. To dajcie mi znać w komentarzu, kto z was ma w ogóle produkty fizyczne. Jak napiszecie produkt, to będę wiedziała, jak napiszecie usługi, to też będę wiedziała, więc te osoby, które mają głównie usługi, piszą usługi, te, które mają produkty, to produkty, żebym wiedziała. Bo nie będę pytała się was już, czy działacie w biznesie, czy nie działacie, natomiast na pewno prawdopodobnie macie jakąś ofertę, więc dajcie znaka w takim razie, czy macie usługi, czy produkty. Osoba, która ma jedno i drugie, może U i P napisać, natomiast osoba, która ma produkty, może samą literkę P nawet, osoba, która ma usługi, to literka U też wystarczy, też będę po prostu wiedziała. I jeśli macie produkty, to kolejne do was takie pytanie, jakie to są produkty? Napiszcie mi konkretnie, jakie produkty macie fizyczne. Jaki może sektor tych produktów jest, o co chodzi, żebym wiedziała, bo wiecie, produkty fizyczne od kamery, poprzez długopis, poprzez, nie wiem, pomadkę, którą mam, notabene akurat Forever, zresztą świetna. A obok leży tak a propos Duo Life z kolei witamina C, więc ja cały czas pomadkę Forever, a do rąk witamina C, Vita C krem do rąk. Więc jak macie produkty, napiszcie też jakie produkty, bo jest ich bardzo duża rozbieżność i chciałabym wiedzieć, czy ja będę dzisiaj trafiała do wszystkich osób, czy tylko do części. Ale nawet jak nie macie, to być może będziecie mieć w planach. Więc dajcie mi znaka, czym się zajmujecie, jaką ofertę macie dzisiaj, żebyśmy mogły pogadać na temat tego, w jaki sposób wam pomóc sprzedawać dzisiaj w online, kiedy są czasy kryzysu. No i mówi się, że taki mniej więcej 1 tydzień kryzysu, który obecnie mamy, zamknięcia nas w domach, przestoju w gospodarce, to tak naprawdę jest dla gospodarki pół roku do odrobienia. Więc jak jesteśmy 3 już tygodnie w domach, no to możemy przypuszczać tego kryzysu. Będziemy wychodzić przynajmniej 1,5 roku, jak nie 2 lata, bo jest zapowiedziany nasz pobyt w domach do świąt Bożego Narodzenia. Nie, to też jest 1 kwietnia, tego nie powiedziałam. Do świąt Wielkanocy oczywiście, więc przynajmniej 2 lata kryzysu będzie wychodzenia, więc w kryzysie będziemy dłuższy czas. To nie jest kwestia tylko teraz naszego zostania w domu, ale w ogóle czasów, które zapowiadają się dosyć długo na rynku. No i tak patrzę już, co wy tutaj macie, poczytam wasze komentarze, oczywiście, żebyśmy wiedzieli. Edytka też, Kasia jeszcze napisała wcześniej a propos żartu, że też jedna z uczennic, najbardziej typowy żart, czyli ma pani plamę na bluzce i oczywiście dała się nabrać, więc no takie żarty też są cały czas trendy, jak się okazuje. Natomiast Edytka napisała, że też na naszych szkoleniach ciągle mówimy o was, o tobie i o Beatce. Dzięki jej serdecznie. No, tak samo jak my zresztą. Widzisz, my tak się krosujemy tymi informacjami, polecaniem nawzajem. No i teraz zobaczymy, co wy macie. Beata ma produkty i usługi. Beata, wyposażenie wnętrz, dobranie wszystkich rzeczy. Eliza ma produkty. Eliza, ma produkty. Pisałaś mi, widzisz, zapomniałam, więc napisz w komentarzu, żebym przypomniała. Teresa ma produkty. Kasia ma usługę. Kasią też miałam przyjemność rozmawiać chwilę, się tak złapałyśmy na kolu, na wideo rozmowie.
i też podpowiadałam, co tam można wdrożyć. Kasiu, czy wdrożyłaś coś z tych rzeczy, o których mówiłyśmy? Tak a propos? Chciałabym wiedzieć tylko, czy coś zaczęłaś działać w tym kierunku, żeby nie zniknąć z rynku, tylko żeby utrzymać się na rynku, też po tej całym zamieszaniu. Kasia produkt, Liliana usługi, Urszula produkt, Mirka produkt, Kasia usługi, Asia wita nas i mówi, że ma produkty, Julita produkt usługa, Beata P, czyli produkt, Edyta usługi, produkt Basia, Ewa usługi, Gabrysia produkty, rękodzieło Tereska, Kasia usługi, Tereska produkty druga, maluje obrazy Kasia, właśnie Bata dopisała tapety, tkaniny, szycie, loret, zasłon, meble, lampy, więc całe wyposażenie, aranżacja właściwie mieszkania domu. Urszula to są zdrowotne rzeczy. Beata, pantofle domowe, to jest ciekawa rzecz. Monika, produkt plus usługa, tak bym to nazwała, bo sprzedają tonery, tusze do drukarek, papier i inne artykuły biurowe, sprzedaję i dostarczam osobiście. No właśnie tutaj Eliza dopisała to, co ja zapomniałam, czyli wyposażenie warsztatów samochodowych i narzędzia dla mechaników. To jest świetny case do wzięcia. W sumie usługi trochę też, produkt, rękodzieło jest moje. No i jeszcze Iza napisała, że również produkty dla dzieci. Mirka, suplementy, kosmetyki, żywność funkcjonalna. Julita, kolagen, kosmetyki, suplementy, perfumy, środki czystości. Ania, fitoterapię. Julita, makijaż, zabiegi kosmetyczne. Teresa, zdrowie, suplementy, soki, kapsułki. Ale żeby tutaj komentarze ci daliście po prostu. Ale fantastycznie, to znaczy rozmawiamy z sobą. Masz jakieś hurtowe ilości tkanin? To też pytanie było Magdy, prawdopodobnie do Beaty. Gabrysia, żywność zdrowotna. No dzisiaj naprawdę ten język mam połamany. Basia, stemple ziołowe do masażu, którymi można wykonać w domu. Być może nabony masaż do wykorzystania w przyszłości. No właśnie, już nawet rozwiązania od razu, Basia, dajesz fantastycznie. Agnieszka, produkt, usługa, suplementy, superfoods, ekologiczne czyściki. Magda, produkt, usługa, klasyczna ponadczasowa odzież dla pań. Magda, kolejna usługi. I Leonora pisze, że produkty. No to coś pięknego. A teraz powiedzcie mi, dlaczego Wam tak naprawdę potrzebna jest dzisiaj sprzedaż w online, jeśli macie produkty? Bo jako usługi to rozumiem, że da się sprzedawać, ale jak myślicie, po co chcecie w ogóle sprzedawać w online? Dlaczego ta sprzedaż Wam jest potrzebna? Bo mamy jak sprzedawać produkty fizyczne w czasach kryzysu, no to kryzys mamy niewątpliwie, tylko w ogóle po co Wam to jest potrzebne? Co Wy chcecie osiągnąć sprzedając ludziom dzisiaj produkty fizyczne? Dzisiaj ludziom, którzy siedzą w domach zamknięci. Jaka potrzeba z tym się kryje? Czyli po co tak naprawdę? Po co chcecie zdobyć taką wiedzę o sprzedaży produktów w online, produktów fizycznych w online? Dajcie znać na czacie, ja zwykle czekam na Wasze odpowiedzi. To taka, wiecie, formułka, żebym wiedziała, z czym się zderzam i czy mówię odpowiednich osób, żeby nie było tak, że jesteście tylko dla dobrej atmosfery i energii i psikusów prima aprilisowych, które nam też się tutaj wydarzyły. Tylko żebyście też wzięły, faktycznie skupiły się na potrzebach swoich, tak jak nawet na początku szkolenia. Nie wiem, czy bywacie na szkoleniach, ale jeśli bywacie, to bardzo często ten się pyta w ogóle, jaki jest sens waszego bycia na tym szkoleniu, dlaczego chcecie to szkolenie odbyć, co takiego spowodowało, że chcecie akurat czegoś się nauczyć. Więc tak samo tutaj. Dlaczego uważacie, że powinniście być na tym szkoleniu mini, tym powiedzmy 20-półgodzinnym wykładzie, bo tyle mniej więcej wykładu jest poza tymi naszymi heheszkami i rozmowami. Dlaczego chcecie w ogóle wiedzieć na temat sprzedaży online produktów fizycznych? I tutaj jeszcze dodam komentarz Haliny, która pisze, że produkt krawiectwo ciężkie. Wow, co to jest krawiectwo ciężkie? To jakieś do mebli? Do czego to krawiectwo ciężkie można odnieść? Widzicie, zaskakujecie mnie, pojęcia nie mam czasami o rzeczach, które piszecie, ale to fajnie. Beata, bo już nie mają szansy przyjść fizycznie do sklepu ludzie. Okej. Okay. Mirka napisała, suplementy, aby wzmocnić odporność, szczególnie w tym czasie. Mirka, twoja firma, której ty działasz, no dzisiaj rekordy bije. W ogóle firmy, które są network marketingiem działającym w zakresie suplementacji, po prostu osiągają niepotyczne w tej chwili zyski. Naprawdę, to co się dzieje, ilość awansów w tych firmach jest po prostu skakująco wysoka, więc dla mnie to jest fantastyczna informacja, że wreszcie zaczęliśmy myśleć o naszym zdrowiu. Asia pisze, chcę zarabiać w końcu. Jak masz przestój, to tym bardziej, no, trzeba zarabiać, czas najwyższy. Basia również, aby zarobić pieniądze. Teresa,
Profilaktyka zdrowia dla klienta, dla mnie niezależność. Super. Kasia, planuję zrobić grupę na Facebooku edukacyjną dla rodziców. Chcę zapraszać gości, nauczycieli, psychologów, pedagogów i robić live'y, webinary z poradami, wsparciem dla rodziców. Część będzie płatna, część bezpłatna. Podobnie jak ty, Justynka, zrobiłaś w zeszłym tygodniu. Fantastycznie, to jest świetny pomysł. Korzystajcie z tych rozwiązań, które ja też daję, przecież ja opowiadam o nich, co ja robię. Wiecie, i to najciekawsze jest, że jak opowiadam o rozwiązaniach i cieszę się, że tu przychodzicie, bo macie szansę dostać informacje takie, które są od razu wdrażane, testowane, sprawdzane i daję wam gotowe rozwiązania takie, które już działają. Natomiast to też jest taki case osób, które się szkolą, że na salach szkoleniowych, jak jesteśmy, to bardzo często osoby przytakują, że zgadzają się, że wiedzą, o co chodzi, a później nie ma wdrożeń. Więc bądźcie tymi, którzy wdrażają. To jest najważniejsze, zacząć testować, wdrażać. Magda napisała, no jakby nie możemy się spotykać, a zarabiać trzeba, żeby żyć. No właśnie. Monika, potrzeba klientów i relacji z nimi teraz i później. Oczywiście pieniądze wiążą się z biznesem. Dokładnie tak. Tutaj Basia również zrobić pieniądze. Eleonora, mam suplementy, które podnoszą płynność organizmu, coś pięknego. O, Urszula odpisała, co to jest krajowiectwo ciężkie, to chyba płaszcze, kurtki, tak myślę. No ja właśnie nie wiem, więc do tego zapytałam, bo można już nie o nim myśleć. Agnieszka, by zaoszczędzić czas i pieniądze, by mogli zadbać i chronić swoich najbliższych, niezależnych po macierzyńskim, coś pięknego. No i tutaj dziewczyny też sobie odpisują, czyli Marta odpisała Magdzie, że ma duży wybór setki wzorów tapicerskich i kolorów. No to spiszcie się później, dokładnie. Moi drodzy, tutaj faktycznie poruszyliście bardzo dużo tematów i myślę, że temat w ogóle sprzedaży dzisiaj to jest taki temat, który powinien być na czele, na naszych, gdzieś w naszym mentalu wpisany, róbmy to. Dlatego, że przeszliśmy do online'u i raczej sytuacja się nie skończy, że będziemy w tym online'ie tylko do czasu końca pandemii. Raczej zobaczcie, że to, co robimy w tej chwili, siedząc w domach i pewnie już mówiłam, jak nie tutaj na live'ie, to już mówiłam gdzieś na innych live'ach, bo też uczestniczę w różnych live'ach, że my wyrabiamy w sobie nawyk. Jeśli wyrobimy sobie nawyk tylko posiedzenia w jednym miejscu, to będzie nam trudno wrócić do pracy, do normalnych kontaktów towarzyskich, a nawyk się wyrabia przeważnie w okolicach 30 dni. To jest wyrabianie nawyku. Co oznacza, że prawdopodobieństwo, że ludzie znowu hurtem przejdą do sklepów, jest no, wcale nie tak duże, jakby się mogło wydawać. To nie jest tak, że teraz się skończy pandemia, rozprzęży się wszystko i my raptem wrócimy hurtem do sklepów. Druga rzecz, która się wydarza przy tym wszystkim, to jest nasz mental. Bo my przez ten miesiąc czasu na razie, być może kolejny miesiąc czasu, też utrwalamy jeszcze jedną rzecz w naszej głowie. Izolację drugiego człowieka, bo drugi człowiek jest ewentualnym złem, które może przynieść na nas chorobę. Albo to my jesteśmy tym w cudzysłowie złem, nie mówię, że tak was traktuję, czy kogokolwiek tam bym chciała traktować, natomiast to są nawyki psychologiczne, które się dzieją już. Co oznacza, że w dalszym ciągu, nawet jak skończy się już okres tej izolacji, być może będziemy chodzić po ulicach 2 metry od siebie. Ja tego nie wykluczam i tutaj naprawdę duża rola będzie psychologów, ale to oznacza, że dzisiaj także, jeśli masz produkty właśnie fizyczne, musisz nauczyć się je sprzedawać w online. I kilka do was rzeczy, tylko jeszcze przeczytam komentarze. Tutaj Szedytka napisała, Katarzyna napisała dla facebookowego wsparcia piosenkę i zaśpiewała. To może Kasiu napisze coś dla Justynki, Beatki, Marka, ty masz talent, dziewczyno. Kasiu, bardzo chętnie, a w sobotę o godzinie 10 robię dla was specjalny Zoom zamknięty, on nie będzie transmisją na żywo na Facebooku, nie będzie, tak? Spotkamy się w pokoju zamkniętym poza Facebookiem. Na Facebooku tylko znajdziecie link, żeby się zalogować do Zooma i tam może tak jeszcze się pointegrujemy w ten sposób, więc zachęcam bardzo serdecznie. Otwarte spotkanie jest dla wszystkich, nie jest spotkaniem płatnym, nie jest niczym uwarunkowane, jedynie tym, żebyście wzięły dobry humor, kawę, herbatę i miały mniej więcej godzinę do półtorej godziny czasu, żeby spotkać się. Julita, bo mogą być dostarczone bezpiecznie do drzwi, nie muszą iść po nie do sklepu, a wiem, że mam produkty bardzo dobrej jakości, co ważne, polskiej firmy, mogą zapewnić bezpieczeństwo i zdrowie dzięki suplementom, a przy tym mam możliwość zarobienia, tworząc zespół mogę też dać szansę zarobku innym. Dokładnie tak, Magdalena tutaj dopisuje to moje zapytanie, co jest krawiectwo ciężkie, ciąg dalszy, że to żakiety, spodnie, kurtki, płaszcze, a bluzki i sukienki to lekkie. Okej, dzięki wielkie Magda, trochę się wyedukujemy w krawiectwie, bo tutaj nie jedna osoba jest akurat z tej branży. No i Kasia, na pewno super pomysł, zwłaszcza gdy sporo tej weny ostatnio, to Kasiu w takim razie zapraszam Ciebie bardzo chętnie, jakbyś się włączyła, cudownie. Marek, moi drodzy, pytanie Marka, jakie stroje na sobotę? Marek, stroje, ubranie poproszę.
W takim znaczeniu, że jak się ubierzesz, abyś był ubrany. Na gusów nie chcę. Tym bardziej, że jeśli będziesz jedynym mężczyzną, to będziesz niestety pożądliwość budzą w innych kobietach. Fu, jedną dziewczyną. Jedynym mężczyzną wśród dziewczyn. Chcecie naprawdę luksusy, cały czas mówię jakieś. 1 kwietnia działa. No to, żeby nie było tak, że będziesz, ty być może się chciał fantastycznie, ale my, żebyśmy nie miały zazdrości między sobą nawzajem. Trochę się śmieję i prześmiałam tę sytuację. Natomiast na luźnie, po prostu, luźno po prostu. Nie szykujcie się jak na wielkie wyjście, po prostu luźno, tak jakby się spotykali się z koleżankami, kolegami przy fajnej kawie. Natomiast Julita z kolei pisze, że galowe, bo nie ma zbyt wielu okazji, by je ubierać. Więc okej, mogą być i galowe. Ja pewnie galowa nie będę. Myślę, że po prostu będę na luzaka, żeby czuć się z wami dobrze, żeby móc z wami spokojnie porozmawiać. Dobra, wracamy do produktów, bo tak odchodzimy od tematów, ale to jest cudowne, wiecie, ja się tak czuję, jakbym naprawdę już, nawet was nie słysząc w tej chwili, jakbym z wami rozmawiała. Jeden temat, drugi temat, trzeci temat, to po prostu rewelacja. Kasia też się dodatkowo dopisuje. Od pasa w dół dres, od pasa w górę pod krawatem. Proszę bardzo. Ja krawatu nie włożę, niestety moje krawaty zostały w moim starym miejscu zamieszkania, w związku z tym nie będę tutaj kobietą w krawacie, tylko będę jednak bez krawatu. No, wracając do produktów. I do tego, że mamy czasy, które nas zmieniają jako ludzi, nas zmieniają jako społeczeństwo, więc czas najwyższy pomyśleć właśnie o sprzedaży. I mówię, że ten temat dla mnie jest też wyzwaniem, bo rozumiem sprzedaż i robię sprzedaż dla moich klientów. Pomagam wdrażać lejki sprzedażowe, które dotyczą produktów, które jednak w online w jakiś sposób mogą funkcjonować i może je osoba samodzielnie używać. Czyli na przykład taki produkt, jak pokazywałam, chociażby jakiś kremu, czy kiku do selfie i tak dalej. Natomiast jak czytam Wasze wypowiedzi, to jak tutaj pojawiła się Lisa, która zapoczątkowała właśnie ten temat, to trudno mi jest wyobrazić sobie tak do końca, w jaki sposób sprzedawać produkt w postaci wyposażenia warsztatów samochodowych. Ale mam kilka rozwiązań i może nie wszystkie będą prowadziły do sprzedaży w tym momencie, ale do sprzedaży w przyszłości. Bo tak jak rozmawiam też z moimi klientami, to bardzo często oni dzisiaj mówią: Justyna, my nie pracujemy dzisiaj na to, co w tej chwili, bo my wiemy, że pracy nie mamy do czerwca, jeśli są na przykład zajęcia dodatkowe dla dzieciaków, natomiast my teraz pracujemy, dając wartość naszym odbiorcom, żeby mieć ludzi, którzy przyjdą do nas na zajęcia, dzieciaki, na przykład od września. I to się naprawdę zgadza, że dzisiaj musimy trochę więcej pracy włożyć w pierwszy punkt, który was zachęcam do tego, żeby wasi klienci dalej byli waszymi klientami, to jest edukuj i buduj społeczność. Jeśli masz produkty fizyczne, to dzisiaj twoim zadaniem jest przede wszystkim edukować swoją społeczność oraz ją budować. Jeśli nie miałaś jeszcze strony internetowej, sprzedajesz produkty, które są naprawdę ciężkiego kalibru, to może czas najwyższy założyć taką stronę. Zaprosić do niej klientów i na tej stronie zacząć zbierać różne informacje, które mogą pomóc im w działaniu. Jeśli masz zakład, nie zakład, jeśli masz rzeczy, które pomagają mechanikom samochodowym w ich pracy, to możesz czas zrobić dla nich, jeśli masz w tym sklepie swoje no, te urządzenia różnego rodzaju, wejść do tego sklepu i po prostu nagrać kilka live'ów, jak się obsługuje niektóre rzeczy, albo im wreszcie wyjaśnić, bo oni dzisiaj musieli siąść na tyłku, no sorry, tak jak wszyscy my, i muszą być może, albo chcą być może, zapoznać się z nowymi możliwościami, które mają urządzenia, z których oni korzystają. Bo bardzo często jest tak, nie wiem, czy u was tak się zdarza, ale u mnie tak się zdarza, że ja kupuję urządzenie, nawet komórkę, którą mam, wykorzystuję, myślę, że jej możliwości w zaledwie 30%, czyli podstawowe aplikacje i tak dalej. A ona ma dużo innych rozwiązań. I na przykład ostatnio takie rozwiązanie znalazłam, co mnie totalnie zszokowało, bo robię czasami print screeny różnych rzeczy. No robi się na komórkach. Nie wiem, jak wy robicie, ja robię. Zainteresowała mnie jakaś reklama, zainteresuje mnie coś, co oglądam, w związku z tym robię print screena. I zawsze mi to wkurzało, że te print screeny są takie, że tylko ten fragment, później drugi, trzeci i tak dalej. I teraz się okazało, jak mam trochę, znaczy mam, nie mam czasu, ale w wolnym czasie międzyczasu, nie wiem, jak go ja znajduję, okazało się, że moja komórka ma opcję taką, że jak robię print screena raz, to po prostu naciskam jeden przycisk i mi się scrolluje, znaczy kilka razy muszę przycisnąć, aż cała strona będzie tym print screenem objęta. Czyli nie muszę tej strony dzielić na te 30 JPEG-ów, które wcześniej miałam, tylko jest to jeden JPEG, który jest długim JPEG-iem, ale mam całość i wiem, jak ta całość wygląda. To jest dla mnie taki efekt wow. Więc może ty również masz dzisiaj w sprzęcie, które do tej pory oferowałaś, w produktach, które są fizycznymi produktami, takie rozwiązania, z których twoi klienci wiesz, że nie korzystali. To może właśnie dzisiaj jest czas, żeby nauczyć tych klientów korzystać inaczej ze swoich urządzeń.
Może to jest czas, żeby ich właśnie wyedukować w tym zakresie, ale może to jest również czas, żebyś to ty stała się i stał się dla tych klientów wyznacznikiem obsługi ich klientów. I tutaj znowu pochylę się nad tym tematem Elizy i zakładów samochodowych, mechaników. Jeśli do tej pory obsługiwałaś zakłady mniejsze, to bardzo, bardzo, bardzo możliwe, że tam jest słaba obsługa klienta. Może warto było przeprowadzić na przykład cykl live'ów albo cykl takich zamkniętych spotkań z nimi. Przecież bazę tych klientów raczej masz, jeśli miałaś klientów wcześniej, bo jeśli wchodzisz na rynek, no to pewnie nie masz. To być może to jest dla ciebie jakaś informacja zwrotna, że być może czas najwyższy jest, żeby twoim dzisiaj odbiorcom dać dodatkową wartość w postaci tego, jak oni mogą obsługiwać swoich klientów, czyli stać się dla nich trochę doradcą. Nie tylko i wyłącznie sprzedawcą, ale dawcą rozwiązań. Czyli taką osobą, która będzie pomagała im w znalezieniu rozwiązań w innych aspekcie. I jeśli sama nie masz takich kompetencji, nie mówię teraz tylko do ciebie, mówię do wszystkich, jeśli nie macie takich kompetencji, to możecie przecież zaprosić inne osoby, które z wami współpracują, do tego, żeby tymi kompetencjami się podzielić. I na przykład ja wczoraj też byłam na live w jednej z grup bohaterki, gdzie też miałam, Edyta mnie przypytywała właśnie z różnych rzeczy dotyczących nawet nie budowania marki, tylko właśnie różnych obiekcji z wejścia ze sprzedażą w tej chwili w online. To znaczy, że być może tam zabrakło kompetencji i ktoś mnie zaprosił, żebym ja ze swoimi kompetencjami gdzieś weszłam. Tylko dla nas bardzo często się wydaje, mam kogoś poprosić, to przecież on mi odmówi. No i to moje pytanie brzmi tak, czemu zdecydujesz za inną osobę? I nawet jak ja wam mówię, że mój czas jest bardzo zajęty, że faktycznie ja pracuję od godzin porannych, jeszcze czekam z utęsknieniem na ten weekend też, że będę mogła pospać do tej 9, bo wstaję codziennie po 7, a dzisiaj położyłam się spać z pół do 4, więc no wiecie, trochę mam jednak deficyt snu przez te ostatnie dni, w ciągu tygodnia w szczególności. I jak ja to mówię, to niektórzy myślą już i dają rozwiązania sobie odpowiedź, że jak poprosimy Justynę, żeby weszła z nami na live, to Justyna się nie zgodzi, bo ona jest taka zajęta. No bo jestem. Tylko czy dasz mi szansę odpowiedzieć na twoje pytanie, jeśli jego w ogóle nie zadałeś? Jeśli nie dałeś mi pytania, czy będę uczestniczyła w czymś, no to moja odpowiedź zawsze będzie dla ciebie jednoznaczna, bo odpowiesz sobie w głowie za mnie nie. Za mnie podejmiesz decyzję. I Edyta też zastanawiała się, czy w jakiś sposób mnie zapytać o to, żebym uczestniczyła w tym jej live, żebym była jej gościem. Natomiast wystarczyło, żebym po prostu napisała. I byłam jej gościem i dziewczyny z jej grupy, tam było ponad 50 osób na tym live wieczornym wczorajszym, dostały mega wartość. I nie mówię, że masz zapraszać razu mnie na takie live, gdzie będziesz edukować swoich klientów. Tylko możesz zaprosić inne osoby. Może wśród twoich dostawców, partnerów biznesowych, oni też mają dzisiaj kompetencje, które chcieliby wykorzystać, żeby ten łańcuch po prostu był nierozerwalny, żeby był nieprzerwalny. Może wśród nich są osoby, które kiedyś były sprzedawcami dojeżdżającymi do klienta, a dzisiaj są bez pracy. I może warto je poprosić o to, że drogi sprzedawco, drogi partnerze, mamy tutaj zespół swoich klientów, może czas najwyższy, żebyś w takim razie, skoro masz trochę wolnego, po prostu zrobić, żebyśmy zrobili wspólny live dla tych osób, uczących na przykład sprzedaży. Dlaczego nie pomyślicie o partnerstwach? Nam się trochę czas rozluźnił w takim kontekście, że naprawdę jesteśmy w domach. I nawet jeśli mamy dużo pracy, takie jak te osoby, które działają w online'ach, jak ja i pewnie kilka jeszcze innych osób, albo nawet więcej niż kilka, to nie znaczy, że my powiemy nie. Tylko nie podejmujcie za nas decyzji. Mam takiego przyjaciela, który często myśli za mnie, po prostu. On jest rewelacyjny. On zanim zadam pytanie, to sumie 20 razy odpowie w moim imieniu i do mnie dotrze już z informacją, no nie. Ja zawsze z niego śmieję, po prostu jego ganię i mówię tak, człowieku, czemu ty masz takie blokady w swoim umyśle? Że po prostu wymyśliłaś cały schemat, ile musiałaś napracować się na tym, żeby myśleć cały schemat moich odpowiedzi, a nie zapytałeś mnie wprost. A moja odpowiedź jest zupełnie, totalnie inna i go zawsze zaskakuje. On mówi, no kurczę, tego nie przemyślałam, że ty mogłeś, że jeszcze mogłaś tak zareagować. No, to jest właśnie to, że dajesz mi szansę zdecydowania. I mówię w kontekście siebie, bo najłatwiej brać przykład z samej siebie, natomiast zwróćcie uwagę też na inne osoby, czy zadajecie pytania. To jest sprzedaż poprzez edukację. Edukujesz dzisiaj swój rynek, bo jeśli wrócisz na ten rynek za te 2-3 miesiące, to ludzie będą ci wdzięczni za edukację, którą im dałaś i będą dalej z tobą współpracować.
Więc nie powiedziałam Ci w tym momencie, jak w tej chwili sprzedawać te produkty, ale powiedziałam Ci, w jaki sposób budować swój rynek, żeby ci klienci wrócili do Ciebie po chwili. Jeśli masz usługi, to również jak najbardziej edukacja klienta jest dla Ciebie. Bo jeśli pokażesz tylko i wyłącznie produkt, no ja dzisiaj pokazałam dwa produkty, zobaczcie, z dwóch różnych firm networkingowych. Pokazuję, bo ja po prostu używam. Tego prawie już nie mam, tego też już prawie nie mam. I mówię to przy okazji, gdybym ja postawiła jeden produkt i drugi i tylko tak robiła zdjęcia i mnie by na tym zdjęciu w ogóle nie było, i to jest często bolączka osób, które właśnie działają w marketingu sieciowym, to szansa, że ktoś to kupi, jest niewielka. Szansa na to, że spotka się to hejtem, jest bardzo duża, jeśli tylko będziesz stawiała produkt. Jeśli ja pokazuję te produkty, dzisiaj ja ich nie launchuję, nie mówię nic, że możecie kupić, no bo nie możecie kupić ode mnie na pewno. Popytajcie w komentarzach, jeśli byście chcieli. Natomiast, bo to na pewno są osoby, które oczywiście pewnie mają te produkty. Natomiast uwielbiam tę pomadkę, bo ona po prostu jest rewelacyjna dla mnie, z OLS-u i na moje usta, które spieszłe są w tej chwili, jak siedzimy w domach, mamy naprawdę bardzo suche powietrze, przynajmniej u mnie ono jest takie, więc ja naprawdę mam wysuszoną mocną skórę, więc właściwie każde umycie rąk to od razu jest kolejna rzecz, to jest właśnie ten krem, ale też i cały czas nawilżam sobie usta, żeby właśnie były one no, takie ładne, żeby one mi nie robiły się takie uschnięte. Takie uschnięte, no wiecie, kurczę, do dzisiaj z tymi słowami to ja jestem rewelacja. W każdym razie, jeśli będziecie tylko pokazywać produkt, to jest być może za mało. Jeśli będziecie edukować przy produkcie, to jest wasza rola. Ja wiem, przy okazji dałam całą historię, dlaczego ja używam akurat tych rzeczy, a nie innych rzeczy. I to nie są rzeczy, które ja sprzedaję, ale gdybym miała powiedzieć takie historie, rzeczach, które ja sprzedaję, na których się znam, to pewnie te historie byłyby niesamowicie duże. Mogłabym powiedzieć, chociaż też nie sprzedaję, o kamerze, której właśnie korzystam. Dlaczego wybrałam taki, a nie inny model? Jakie funkcjonalności ten model ma? Jakie oprogramowanie mogę do tego modelu dodatkowe podłączyć? Jeśli macie taką sytuację, to edukujcie swoich klientów. Po pierwsze, z różnych rozwiązań i rzeczy dotyczących waszego produktu, jeśli klienci już go kupili, ale też będą do was przyłączać się nowe osoby, które, i tu jest uwaga, punkt numer dwa, to jest bądź wtedy, kiedy klient dopiero zaczyna myśleć o swoim problemie. Nie dawaj mu rozwiązań, tylko bądź jeszcze na etapie, kiedy on zaczyna myśleć o problemie. Czyli na przykład o tym, że być może niedługo wrócimy do funkcjonowania, zacznie się znowu, no po tych przestojach, ja na przykład będę musiała na pewno jechać zmienić opony, więc już mnie czeka wizyta w zakładzie samochodowym, będę musiała zrobić pewnie kilka innych rzeczy, przegląd techniczny i tak dalej. Tym bardziej samochód stoi cały czas, więc po prostu on będzie tego wymagał, bo on po prostu stoi, przez kilka tygodni jak stoi samochód, no trzeba go po prostu przejrzeć. Więc w tym momencie ja już bym myślała o tym jako klient. Natomiast prawdopodobnie zakłady też będą myślały, w jaki sposób przyciągnąć się klienta. Jak skończy się pandemia, może nie pandemia, ale przynajmniej to nasza izolacja. Więc myślcie o problemach, które klient może mieć już nawet za chwilę. Nie dawajcie mu gotowych rozwiązań, tylko go edukujcie. To jest punkt numer dwa. A ja teraz patrzę na wasze jeszcze odpowiedzi, które tutaj się pokazują. Julita, dokładnie, ja też nie pracuję w tej chwili, tylko na ten moment pracuję na przyszłość. Właśnie tak. Zobaczcie, że ja też mówię bardzo dużo. Weszłam z tymi live'ami. Codzienne live'y. To nie jest taka przestrzeń, że było kiedyś. 2,5 tygodnia je robię. Dzisiaj jest, właśnie, wiecie co? Jeszcze jedna rzecz. Wiecie, że dzisiaj jest 13 nasz live? Nie dość, że 1 kwietnia, prima april, jest jeszcze 13 live. Jakby nie patrzeć, 13 nie są przyjazne. Dlatego może te moje lapsusy są takie, a nie inne. Chociaż moja mama zawsze twierdzi, że u niej wszystkie najważniejsze rzeczy działy się 13 w różnych miesiącach, ale 13 to jest z kolei szczęśliwa liczba. No ja się nie urodziłam 13, się dwa dni przyspieszyłam, bo miałam być na 13, a wyszłam 11 z mojej mamy brzuszka, więc jedyne niepocieszenie. Natomiast wracając już, zobaczcie, robię te live'y, daję wam wartość, daję wam wiedzę. Osoby, które są zdejmowane do działania i już z tej wiedzy, nie kupując moich usług na dzień dzisiejszy żadnych, możecie już zacząć działać i osiągać efekty, osiągać sprzedaże konkretne. Naprawdę. I mam takie osoby, które mi to komunikują. Dlaczego to nie jesteście wy wszyscy? I nie zawsze mówię, że macie kupić produkt. Ja go też pokazuję i też go stawiam. Tak jak w ubiegłym, jak w pierwszym tygodniu mówiłam o stronach internetowych. Zacznijcie robić to samo. Zacznijcie, tak jak Julia pisze, pracować na przyszłość swoją, już dzisiaj, edukując. Eliza, musimy pozbyć się schematów, święta racja. No właśnie tak, schematy, dzisiaj schematy muszą odejść, bo nam się nowe schematy tworzą, zupełnie nowe schematy. Marek, mój
mój wielki przyjaciel, nie ma odpowiedzi na niezadane pytania. Marek, ja się cieszę w ogóle, że jesteś. Tak samo cieszę, że tu jest dużo osób, które już znam, którymi się już tak czuję jako przyjacielsko. Natomiast z Markiem mam taką specyficzną relację, taką ciepłą, przyjacielską. I takie mam wrażenie zawsze, jak tutaj się pojawiasz, że takie wow, jak miło. Takie po prostu, takie ciepełko w serduszku się pojawia, że jednak jest ta osoba, która zna też moje rozterki, moje problemy, moje wyzwania, które mam. I ta osoba też się tutaj wspiera mnie. No bo dla większości was to ja jestem z kolei takim wsparciem, więc trochę działa w drugą stronę. Natomiast akurat w przypadku relacji z Markiem działamy na siebie nawzajem jako wsparcie, ale też ja mam takie poczucie, że mogę być taka po prostu słabsza wtedy, bo zresztą męskie, no, ramionach jeszcze Marka nie byłam i pewnie nie będę, bo pewnie żona Marka by mnie chyba ukróciła o głowę. Natomiast na pewno byłam oturona słowem Marka i ciepłem, które od niego bije, więc dzięki wielkie przy okazji. Edytka się pyta, no właśnie, gdyby Adaś się ciebie zapytał, czy będziesz u nas na szybciej piątce, to nie byłoby takiego cudownego gościa, ale była super wartość. No właśnie. A wiecie co, Adaś mi pytanie zadał, czy będę na szybkiej piątce, naprawdę znając się online'owo tylko, bo tak jak powiedziałam, nie znamy się cały czas w rzeczywistości, po takiej wirtualnej znajomości 3-letniej. Zadał mi to pytanie i byłam na szybkiej piątce. Właśnie w grupie Facebookowe Wsparcie. Julita, chyba to rzeczywiście może warto się odważyć i po prostu pytać i prosić o pomoc. Jeśli zapytasz, masz tylko dwie możliwości usłyszeć dwa sformułowania. Tak albo nie. No, chyba, że będzie trzecie. Odezwij się w przyszłości, bo teraz nie jestem w stanie się z tobą rozmawiać. No to jeszcze jest to odwlekające przyszłość. Ja to odwlekające przyszłość zawsze uważam jako nie. I po prostu najwyżej odezwę się faktycznie w przyszłości, ale zrobiłam wyjątek tego uważnego nie, ponieważ opisałam swoją książkę Firma My o zarządzaniu zespołami, wysłałam prośby do kilku osób o rekomendacje. I teraz już mogę powiedzieć chyba wprost. Wszystkie osoby, którym wysłałam 4 osobom, powiedziały tak, że napiszą mi rekomendacje. Natomiast ja to, trochę się tego wstydziłam, że wszystkie 4 się zgodziły. I kiedyś mówiłam, że tak 70% osób powiedziało mi tak, natomiast autentycznie dostałam odpowiedzi od wszystkich 4 na tak. Nie byłam wtedy tak rozpoznawalną marką w tej chwili i niektóre osoby mnie nie znały. I jedną z tych osób był Kuba Bączek. I Kuba Bączek po prostu odwlekał mnie z odpowiedzią. Powiedział, że tak, ale daj mi czas. Wyznaczył konkretny dzień, gdzie mam się z nim skontaktować. Więc ja zrobiłam kontakt oczywiście z Kubą. A jak następnym razem znowu to samo usłyszałam, więc znowu kolejny kontakt. No przez to trochę przedłużyło się wydawanie książki, ale mam jego rekomendację na okładce. Później się śmieliśmy z Kubą, że to takie było też sprawdzenie, na ile jestem zdeterminowana, żeby tą książkę wydać. Więc z jego rekomendacją też, więc byłam zdeterminowana, jak widać. Urszula też pisze, że Aloes to wspaniały produkt, jak najbardziej. Julita, mam rewelacyjny balsam dla całuśnych. No proszę, to tak a propos, jak wtedy mówiłam o pomadce chwilę wcześniej. Halina, zgadzam się z Magdą. Ja szyję ze skóry naturalnej futerkowej i chciałabym dotrzeć do ludzi, którzy nie mogą przyjść do mnie i są na obszarze, gdzie jest zimno przez większą część roku. Halina, za chwileczkę do ciebie, do tych właśnie osób, które będą chciały sprzedawać teraz. Też włączę oczywiście informacje, natomiast na początek super połączenie dwóch rzeczy. I Kamil, wsparcie Marka jest ogromne, nawet teraz jestem dzięki tu nie. Tutaj dzięki niemu. Tak, Marek jest niesamowitą osobą. Mówiliśmy z Markiem, właściwie Marek zapraszał was tydzień temu, jak był gościem na live'ie, żeby jak macie potrzebę takiego porozmawiania, to on służy tym swoim uchem, tym słuchaniem. Odpowiednie pytania zadaje i naprawdę te pytania mogą postawić człowieka na nogi, pokazać zupełnie inną perspektywę. Ja polecam Marka. Macie tutaj go w komentarzach, zaczepcie go prywatnie, dołączcie do jego znajomych na Facebooku. I jeśli będziecie mieć taką potrzebę, Marek, czy mogę ze sobą pogadać, to myślę, że Marek znajdzie dla was tą chwilę czasu, żeby pogadać. A to jest fighter i to jest po prostu niesamowity człowiek, naprawdę. Przy jego osiągnięciach, tak być nastawionym na drugiego człowieka, to jest po prostu fantastyczne. No dobra, teraz wracając do tematu głównego, czyli pierwszy i drugi punkt. Pierwszy, edukuj i buduj społeczność. Edukować możesz poprzez live'y. Edukuj nie tylko w zakresie używania produktów, także spójrz, i to jest właśnie drugi punkt, na problemy klienta, który może mieć w przyszłości. Czyli już patrz, co może być wyzwaniem dla klienta za chwilę i dzisiaj bądź uważny na te właśnie jego zapotrzebowania, ale nie od razu musisz stawiać rozwiązania, czyli nie od razu produkt musi się pojawić. To jest punkt numer dwa. Punkt numer trzy, jeśli macie produkt fizyczny, to łączcie go z usługami. Jeśli na przykład macie rzeczy, które trzeba fizycznie dostarczyć do klienta, postawić u niego te rzeczy, nie wiem, zaupdate'ować, coś zrobić, to już dzisiaj możecie na przykład zrobić dla tego klienta system wsparcia, że klient kupuje od was w systemie na przykład abonamentowym produkt z usługą, która polega na waszym
na waszym wsparciu technologicznym na przykład. Czyli już dzisiaj dostaję serię filmików, w jaki sposób obsługiwać produkt, który dopiero za jakiś czas u niego będzie fizycznie. Więc staracie się to łączyć. Być może macie produkt, który po prostu wymaga na przykład dodatkowo jeszcze mentoringu, czy jakiejś konsultacji, więc też postarajcie się łączyć go z usługą, bo konsultacje i mentoring możecie sprzedać już dzisiaj. Natomiast sam fizyczny produkt, jeśli to jest duży produkt o dużych gabarytach, możecie dostarczyć mu później, temu klientowi. Jeśli też macie produkt, który możecie w tej chwili dostarczyć i nie jest to produkt taki wielkogabarytowy, który kurierzy spokojnie dzisiaj przewiozą, w tych czasach on też będzie do klienta dostępny, no to tym bardziej łączcie go z usługą. Podnosi to wartość waszego produktu i co ważne, zaczynacie wyróżniać się na tle konkurencji. Konkurencja często będzie sprzedawała sam produkt, a jeśli dorzucicie jedną rzecz, nawet nie wiem, godzinę dodatkowo czegoś, to po pierwsze wzrasta wartość waszego produktu w oczach klienta, a po drugie staje się to produkt już unikalny, nie do powtórzenia. Dla kogo to ma sens? Napiszcie mi w komentarzach, bo widzę, że tutaj teraz jesteście cichuteńko. Marek właśnie zaprasza was. Napiszcie, czy to ma sens, co ja mówię o tym sprzedaży produktów, o tych różnych perspektywach. Kasia napisała, że też ma tak z Edytką i Adamem, że też właśnie wsparcie udzielają, więc jak najbardziej. Mamy tutaj, widzicie, dużo też osób, które wspierają. Napiszcie, czy to ma sens, o czym ja mówię do was a propos produktów, łączenia produktów edukacji. To trzy punkty właściwie do podsumowania w tej chwili są. O tym, żeby być wcześniej, zanim nastąpi problem klienta, z edukacją klienta, z myśleć o jego rozwiązaniach. Ale nie może, niekoniecznie od razu mu sprzedawać. Sprzedawać możemy za momencik później. Kamil pisze, że ma to sens. Która jeszcze osoba tutaj będzie chętna napisać, że to ma sens? Że widzicie w sens w tym, co Justyna przygotowała. Mówiłam, że to dla mnie wyzwanie jest, więc ja też naprawdę musiałam zastanowić się dosyć mocno, co wam przygotować, jakie rzeczy. No proszę, Beata pisze. Będę czytała już, bo tutaj widzę, się wysypały. Kamil, ma to sens. Julita, ma to sens. Mirka, ma to sens. Magda, ma sens o tym, to co mówisz jest bardzo ważne. Beata ma już dla siebie rozwiązanie, zobaczcie, Beata znalazła rozwiązanie. Beata, która ma tradycyjny sklep, stwierdziła, że dołączy do tapet i fototapet konsultacja na rzecz wnętrz. Po prostu rewelacja. I ja powiem ci, że jak ja aranżowałam swoje wnętrza, to bardzo szukałam takiej właśnie osoby, która w sklepie mi od razu doradzi, w jakiś sposób skonsultuje, że ja przyniosę zdjęcie, ona mi powie to, to albo to. Więc naprawdę można to zrobić jako dodatkową rzecz i niektóre ekspedientki robią to za darmo, natomiast ty bądź tą, która robi to właśnie płatnie, poniesiesz swoją jakość w oczach klienta. To, za co płacimy, ma większą jakość niż to, co dostajemy za darmo. Bo jeśli chcemy mieć zapłacone, i nie mówisz, że to mogą być od razu tysiące złotych, to po prostu stajemy się ekspertem w oczach klienta, a nie tylko ekspedientką, która podaje towar spółki. No to taka kolejna rada. Agnieszka ma sens, Gabrysia również. Kamil, bardzo duży sens, edukacja przede wszystkim, dokładnie tak, więc nie stresujcie się tym, że nie ma teraz sprzedaży, ona się pojawi trochę później prawdopodobnie. Kasia, wszystko ma sens, Iza, oczywiście, że ma sens, Teresa, ma sens, Edytka napisała, zawsze mówisz sensem, dzięki Edytka, oraz Eliza, ma sens, jeszcze muszę pomyśleć, co i jak, z czym połączyć. Eliza, naprawdę możesz połączyć różne rzeczy, różne usługi dla swojej grupy docelowej, a jak nie, stwórz grupę na Facebooku, do której zaprosisz dzisiaj mechaników, którzy szukają różnych rozwiązań. Czy też osoby, które mają, są przedsiębiorcami, mają takie zakłady. I stwórz nawet, naprawdę w branży w tej wcale nie ma tak dużo osób, które i tam się stworzyła wizja, że nisza, które by takie rzeczy robiły. Więc po prostu zacznij myśleć w ten sposób, jakbyś pomocą, a nie tylko sprzedawcą samych urządzeń. To naprawdę zmieni ci optykę twojego biznesu. Beata napisała, to my tak robimy, pomagamy, rysuję wnętrze, jak mają wyglądać rozwiązanie, które ma zastosować klient. No to w takim razie, Beata, zobacz, żebyś tylko do tego, co już robisz, postawiła cenę, że to jest konsultacja, konsultacja eksperta, na pewno urosłabyś w oczach swoich odbiorców, swoich klientów. Naprawdę. I my się boimy czasami wycenić nasze rzeczy, bo już pewnie nikt ich nie kupi, jeśli postawimy cenę. A dlaczego nie? Spróbuj. Bo kolejny punkt, który przygotowałam, to jest testuj. Testuj różne rozwiązania. Nie przywiązuj się do tego, co stworzyłaś raz na zawsze. Bądź teraz w tym fazie, w której jesteśmy w izolacji, takim testerem rozwiązań różnego rodzaju. Zobacz, czy jedna rzecz ci zadziała, jak nie zadziała, spróbuj drugiej rzeczy. Jak nie zadziała druga rzecz, zmodyfikuj ją, być może wyjdzie z tego trzecia rzecz. Połącz produkt z produktem, produkt z usługą. Usługę z usługą.
Zobacz, co się będzie działo, jak się będzie działo. Jeśli dziewczyny tutaj macie suplementy, bo tutaj widzę, że też jest kilka osób, które w networkach funkcjonują, to być może jest czas, żebyście dały dodatkowe doradztwo. Dajcie produkt, więc dajcie doradztwo. Jak używać, na jaką chorobę. Może macie jakieś na przykład, nie wiem, zbiory zasad, które powinny obowiązywać osobę, która używa dany produkt. Ja swego czasu kupiłam jakiś produkt suplementacyjny i naprawdę nie wiedziałam, jak go używać. W związku z tym pół roku stał i po pół roku był do wyrzucenia. No, nikt mnie nie nauczył używania produktu, po prostu. Ja w końcu nie wiedziałam, jak go brać, więc go w ogóle nie brałam. Kupiłam, zapłaciłam ileś tam i to wcale nie tak tanio, i później go wyrzuciłam na koniec, bo tego też mi zabrakło. A może teraz dla Was jeszcze kolejna rzecz. Jeśli macie dotychczasowych klientów, to może zaczniecie ich wynosić jako przykładowych klientów. I to jest piąty punkt, który się przygotowałam na koniec już tego live'a prawie. Czyli sprawdźcie, żeby to klient stawał się waszym ekspertem, wasz klient dotychczasowy. Czyli zastanówcie się, jeśli macie klientów, tak jak tutaj pisze też Monika, ale też to jest Delis, ale także dla każdej z was, która ma usługi i produkty innego rodzaju. To jest taki temat, że jeśli miałyście już klientów, to poproście ich, żeby oni podzielili się na przykład na live'ie albo w jakimś tekście, case study. Klienci tego nie lubią robić, bo niestety to zabiera dużo czasu, a dużo osób już nie umie pisać tekstów, więc łatwiej jest wejść na taki live. Zróbcie z nich ekspertów, pokażcie zastosowanie, które wydaliście im, że u nich zmieniło coś w biznesie, zmieniło w ich działalności. Przygotujcie sobie takie rekomendacje, które przy okazji będą się tworzyły. Uwiarygodnijcie siebie. Zobaczcie, że ja w ubiegłym tygodniu miałam spotkania z 5 osobami. Dawałam wam swoich ekspertów, ale jednocześnie dawałam wam swoich klientów. Podnosiłam ich do roli ekspertów, stawiałam ich na świeczniku i pokazywałam, zobaczcie, oni mogą wam w tym zakresie pomóc. I z każdą z tych osób współpracuję. I są osoby na rynku, które po tym, już nawet jak we wtorek miałam live drugi tylko, mówimy, Justyna, czy mogę być ciebie gościem? Okej. Okay. Tylko jakie mamy powiązania z sobą? Jesteś osobą, której nie znam, której nie znam swojej wiarygodności. A jeśli jesteś moim klientem, dam ci na pewno wiarygodność w oczach również moich klientów. Jeśli ten klient poczuje, że dajesz mu wartość, to prawdopodobnie on będzie z tobą dalej podążał. Notabene, jeśli poczuje się przy tobie lepiej. A pamiętacie ten case, jak opowiadałam, w jaki sposób angażujemy odbiorców, kiedy zaczęłam was opowiadać różne historie. Jeśli powiecie historię o swoim kliencie, on się poczuje lepiej, to on będzie waszym ambasadorem na rynku. Co oznacza, że nawet jeśli w tej chwili macie trudność w sprzedaży produktów fizycznych, to będzie łatwiej za moment, kiedy ta trudność się skończy, bo to nie będzie trwało całe życie. Monika pisze jeszcze i tak kończę, moi drodzy, natomiast na zakończenie proszę was bardzo oczywiście o przynajmniej jedną lekcję dzisiejszego live'a, to pamiętajcie, że zawsze jest taki u mnie już szablon tych live'ów się prawie stworzył. Na końcu proszę o lekcję, żebym wiedziała, że to, co przygotowałam dla was, faktycznie bierzecie, że możecie coś zastosować. Opiszcie przynajmniej jedną lekcję, która wam dała do myślenia, był taki moment aha, który być może wdrożycie w swoje życie, a ja w międzyczasie będę czytała jeszcze wypowiedź Moniki i czekam na wasze lekcje. U mnie jest trochę inaczej, bo to nerytusz zamawiają u mnie klienci, którzy posiadają już drukarki w firmach czy w domach. Mam dla nich towar pod konkretne zapotrzebowanie, więc zastanawiam się, jak jeszcze inaczej zdobyć nowych klientów. Ale oczywiście, co mówisz, jest bardzo sensowne dla innych grup. Moniko, prawdopodobnie masz rację, że to może być sensowne dla innych grup. Ale czy ewentualnie ci klienci nie mogą dostać od ciebie czegoś specjalnego? Inaczej podanego tuszu, tonera? My na przykład bardzo lubimy efekt wow. Jak ukazała się książka Ty, marka warta miliony, to bardzo dużo osób publikowało posty, gdzie pokazywało opakowanie tej książki. Nie książkę, opakowanie, jak ona była zapakowana, w jaki sposób. Bo my o to też się staramy. I zobaczcie, jeśli pokazują inni ludzie nasz produkt, że klient, nie klient, że dostawca tak zadbał o jego taki efekt wow przy samym otworzeniu już tej paczki, czy na przykład tego tonera, i on się chwali tym na Instastory, na Facebooku, w postach, to czy dzięki temu nie jest szansa, żeby dodał on ten post szerzej i być może wzbudził zainteresowanie przy innych osób, inne osoby, żeby nie zaczęły kupować tego produktu, albo zwrócić uwagę na tego sprzedawcę? Zobaczcie, w jaki sposób sprzedaje Marcin Osman, który paczki dostarcza z naklejkami, z taśmą. Ta paczka może zmienić twoje życie.
I bardzo często te paczki są pokazywane dopiero później książki. Więc zastanówcie się, jaki kontakt mieć z klientem, jak obsługę klienta poprawić, podnieść o ten jeden tylko punkt, jedną różnicę zrobić, bo jeśli pokażecie, dacie klientowi efekt wow, to może on zrobi właśnie informację unboxing w relacji, w wideo, może zrobi post z tego i może was oznaczy, co oznacza, że wy będziecie mieć większy zasięg, więc macie szansę dotrzeć do innych klientów również. Bo ten klient będzie się chwalił, że wy go tak fantastycznie obsługujecie. Więc obsługa klienta jest jednym z kolejnych elementów, który wam tutaj dorzucam. Taka obsługa sprzedażowa. Co można jeszcze zmienić, poprawić? W jaki sposób zaskoczyć klienta, żeby ten efekt wow był, że klient się nami chwalił. A klienci się chwalą, dzisiaj klienci żyją w mediach społecznościowych. No dobra, czytam wasze lekcje. Magdalena, zasady używania produktu, fajny pomysł. Cudownie. Beata, lekcja, połączyć sprzedaż produktu z konsultacjami. Dzięki wielkie, Beata, również. Basia, produkt łącz usługą, fantastycznie. Dla mnie to lekcja, sprzedajesz produkt, stwórz dla niego usługę, sprzedaj usługę, dodaj do tego produkt. Widzę, że to wzięliście bardzo mocno, fantastycznie. Ale Kamil wziął na przykład edukację klienta. To jest naprawdę potrzebne, wbrew pozorom klienci tego chcą. Zobaczcie, w jaki sposób sprzedają się rzepki do golenia amerykańskie. Zapomniałam w tej chwili nazwę, jest taka firma amerykańska, oni teraz mają już cały system wszystkiego. Oni po prostu zaczęli od różnych filmików na Facebooku, nie na Facebooku, na YouTubie. Jest druga firma amerykańska, sokowirówki chyba mają i tam właściciel tej firmy, te sokowirówki, pokazuje po prostu, w jaki sposób można je wykorzystywać, że jej nie zniszczysz, nawet jak tam zrzucisz iPhone'a i tak dalej. Po prostu mega jest to. Różne doświadczenia z nimi robi, pokazując różne możliwości, oczywiście nie zawsze takie jak powinny, takie raczej czasami dla śmiechu, jak wykorzystać ten produkt. Zobaczcie polski kanał, nie pamiętam w tej chwili nazwiska chłopaka, sprzedaje, Miller się nazywa, Szymon chyba Miller, sprzedaje garnitury. Zobaczcie, w jaki sposób on, wejdźcie do niego na YouTube'a, zobaczcie, produkt fizyczny, produkt dziewczyny krawcowej, to jest dla was też informacja, produkt szyty na miarę najczęściej, drogi produkt, bo to nie jest produkt z średniej półki, tylko z wyższej półki, może nie tej najdroższej, luksusowej, ale jednak wyższej półki, jak on sprzedaje, w jaki sposób on edukuje klientów, jak on tłumaczy, co jest ta poszetka, no kurde, ja się nauczyłam, co jest poszetka. Dlaczego ona jest ważna, skąd się historia wzięła, mówię z taką pasją. Opowiada o krawatach, o muchach, jak przywiązywać, jak w ogóle dobrać te wszystkie elementy. No po prostu ja bym, nie będąc mężczyzną, chciałabym ten garnitur kupić, naprawdę. Więc zobaczcie, jak edukują też inni. A więc edukacja klienta jest naprawdę, naprawdę kluczowa, żeby móc mi sprzedać. I chłopak ma jeden tylko duży, co prawda, salon w Poznaniu, a całą resztę prowadzi online'owo sprzedaży i to się dzieje. Urszula, dlatego w naszej firmie jak najbardziej namawiam do kupowania pakietu startowego z produktami, poznanie się z nimi, żeby można było pozostać i wiedzieć, jak używać. Fantastycznie. Asia, dziękuję, ja muszę przetrawić temat, jak ugryźć to w kontekście mojego rękodzieła. Asiu, jeśli będziesz potrzebowała chwili rozmowy, to tak do 15 minut, daj znać na czat, znaczy prywatnie do mnie, znajdę te 15 minut, żebyśmy mogły, 2-3 zdania, żebyśmy sobie wymieniły i żebyśmy mogła spojrzeć na siebie inaczej, bo widzę, że tak potrzebujesz chyba ostatecznego dotknięcia. Mirka napisała kolekcję, testowanie rozwiązań, doradztwo, Julita, pytać, prosić o pomoc, edukować i rzeczywiście próbować różnych rozwiązań, no właśnie. Teresa, rekomendacje od klienta to dla mnie mogą być super, super, fantastycznie, bierzcie rekomendacje naprawdę. Iza, doradztwo, rekomendacje klientów, fantastyczne lekcje wzięliście dzisiejszego dnia. Ula oczywiście nam dopisała jeszcze dla partnerów biznesowych. Eliza, cieszę się, że pomogłaś mi zebrać wszystko w całość, niestandowo spojrzeć na to, co znane do tej pory. Eliza, cieszę się, bo to ty wołałaś ten temat. On jest, wiesz, że on jest od ciebie. Dokładnie takie chyba napisałaś mi pytanie. Więc to jest temat, który dedykowany był tobie. Cieszę się, że tutaj jesteś i że ten w temacie uczestniczyłaś również i że faktycznie mogłaś spojrzeć. Natomiast dzięki tobie też edukuje się tutaj o wiele więcej osób w tym zakresie. Monika, no tak, teraz może twoje zdanie może być moją lekcją. Pomimo mojej sprawnej, elastycznej i bardzo miłej obsługi każdego klienta. Dziękuję. Dzięki, Moniko. Julita znika, my też już znikamy za chwileczkę, Ilianna, lekcje, zadbaj o efekt wow u klienta, dziękuję za te lekcje, fantastycznie, że te lekcje macie, Gabrysia, wszystko tłumaczone prosto, zrozumiałe, cenne wiadomości oraz Kasia, rekomendacje od klientów. Moi drodzy, ja wam bardzo dziękuję i znowu, nie pamiętam, co jest jutro tematem, może mi się uda otworzyć i może zaraz znajdę. Aha, jutro jest temat bardzo ważny, bo wiecie, czas kryzysu, ja w tym czasie kryzysu, kiedy ludzie powinni gromadzić kapitał i w ogóle sprzedawać, to ludzie teraz zdają za darmo, prawda? Widzicie to dookoła, ile jest teraz za darmo zdawanych rzeczy. W związku z tym jutro będziemy mówić o tym, jak wyceniać swoje produkty, usługi, kiedy inne już zdają za darmo. Czy ja się temu trendowi przeciwstawić? Dzięki wam serdecznie za dzisiejsze spotkanie, naładowałam się energią, chociaż zaczęłam tak trochę jeszcze z taką energią jeszcze delikatnego smutku.
Natomiast cieszę się, że tutaj dzisiaj z Wami spotkałam się, że mogłyśmy tę energię sobie podnieść. Ja jak zwykle czuję od Was bardzo. 13 live w tym cyklu naszym. 1 kwietnia, więc firma April, nic lepiej być nie mogło. To, co się miało zawalić, to się zawaliło. To, co stoi, to stoi. My dotrwaliśmy do końca. Dziękuję Wam serdecznie. To godzina 17. Ponownie z Wami się witam. Pamiętajcie i szykujcie się na sobotę na godzinę 10 tego Zooma zamkniętego, bo chciałabym zobaczyć Wasze twarzyczki, a nie tylko Wasze zdjęcia. Do zobaczenia. Miłego popołudnia, miłego wieczoru. O 20 wpadajcie na webinar z Beatą Kapcewicz. Koniecznie zapiszcie się na ten webinar, jeśli jeszcze nie jesteście i bądźcie, bo tam będzie dzisiaj mega niespodzianka. Ja Was zapraszam, ja będę od zaplecza. W związku z tym dzięki, dzięki serdeczne. No i tu jeszcze ostatnie komentarze. Serduszka od Kasi, Iza, dziękuję. Monika, wszystkim wspaniałego wieczoru. Może z jednym psikusem dziś. Pozdrawiam, pozdrawiamy również. Magda, dziękuję za wartość. Kasia jeszcze napisała, że wie, że wszystko. Eliza również. I do zobaczenia jutro. Do zobaczenia. Pa, pa.